Państwo, korzystając z obecności pana ministra, także osób, przedstawicieli KEIN-u, którzy jakby specjalizują się w poszczególnych komisjach, ale też są ekspertami w poszczególnych elementach, które wprowadzone zostaną albo są dyskutowane w tej chwili jako nowe założenia do nowego rozporządzenia. Chciałbym, żeby Państwo wykorzystali tę okazję i kontynuowali rundę pytań skierowaną właśnie do członków KEIN-u albo do pana ministra. Jeżeli mogę jakby kontynuować tą prośbę, żeby te pytania były bardzo konkretne i żeby Państwo też konkretnie wskazywali osoby, do których chcieli, ewentualnie komisję czy grupę nauk, którą chcieli Państwo, o którą chcieli Państwo zapytać, bo wtedy będzie wiadomo, kto ma odpowiadać. Jeżeli mogę, proszę, zaczynamy. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Jarosław Dastych, Instytut Biologii Medycznej PANO. Ja mam pytanie do profesora Zadla, do przewodniczącego KEIN-u, który wspomniał o tym, że ostatecznie algorytm używany poprzednio do oceny parametrycznej był poddawany testom poprzez symulację. Chciałbym się dowiedzieć, czy nowy algorytm oprócz konsultacji zostanie również poddany takim testom i na czym taka symulacja ma polegać? Czy na tym, że sprawdzamy, jak wygląda ranking przy 3N, 2N, 1N i później wybieramy jeden z tych parametrów już w algorytmie, a jeśli tak, to skąd wiemy, który z wyników tej symulacji jest poprawny? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, to jest oczywiście wiadomo, że będą różnice, natomiast to, co jest lepsze, to jest kwestia oceny ludzi, którzy się tym zajmują. I u nas takie symulacje były robione. Robił je między innymi pan profesor Hryniewicz, który jest obecny bodajże na sali, albo przynajmniej był poprzednio członkiem KEIN-u. I robiliśmy symulacje dla 1, 3 i 5N. Okazało się, że jeżeli chodzi o 1N, to wtedy różnice pomiędzy jednostkami bardzo się zacierały. W wielu GWO, o czym była dzisiaj mowa, między innymi wśród chemików, wszyscy stawali się prawie równi. Natomiast w przypadku, kiedy wprowadzono 5N, to zaczęły dominować, czy też być nadinterpretowane, czy nadocenione jednostki, które po prostu dużo opublikowały w średnich czasopismach. I po analizie tych trzech wartości doszliśmy do wniosku, że 3N będzie tą liczbą poprawną. A mianowicie nie potrafi ona z jednej strony rozróżnić jednostki naukowe w silnych, czy w miarę silnych jednostek GWO, a także nie dopuścić do tego, aby jednostki słabe w innych GWO były premiowane za po prostu masową produkcję średnich publikacji. Kolejność jednostek oczywiście się zmienia w związku z tym, tak. Nie, panie profesorze, poprzez analizowanie poszczególnych jednostek i branie pod uwagę także innych parametrów. Także to nie jest takie powiedzmy proste, machinalne. W każdej, obojętnie co pan zrobi, jakąkolwiek pan stosuje miarę, w końcu musi być specjalista, musi być ekspert, który powie, tu jest granica. I tu wybieram to, czy wybieram tamto. I oczywiście, że można powiedzieć w takim razie, dlaczego nie 2,5 albo 2,75N. Tego się oczywiście wyliczyć nie da, to pan sam o tym doskonale wie. I w samym tym pytaniu już ta odpowiedź zresztą pana padała. Eksperci ocenili, a tych ekspertów państwo sami do KEIN-u wytypowali, że 3N jest tą optymalną wartością. Oczywiście można by powiedzieć, że dla poszczególnych GWO można by tą wartość zmieniać. 1N dla innych 3N. Ale pamiętajmy o jednym, że jednym z podstawowych celów parametryzacji jest podział środków statutowych. Środki statutowe to jest stała wartość, która powinna być w miarę w podobny sposób oceniona. A więc nie chcieliśmy tam, gdzie to nie ma takiej konieczności, stosować różnych miar.
tam, gdzie one są, oczywiście muszą być. Żeby tylko wyjaśnić jedną rzecz, że to, że będzie 3N, zostało ustalone długo przed tym, jak rozpoczęto zbieranie danych od jednostek. To nie jest tak, że najpierw zebrano dane jednostek, a później symulowano, bo taka była, tak powiem, taka jest jakby, rozumiem, było pytanie i taki był podtekst. Nie, najpierw było ustalone 3N, zresztą zostało wpisane do rozporządzenia, a dopiero potem zaczęto, zbierać jednostki. Na podstawie starych danych ze starej parametryzacji. Nie, to nie było dokładnie nie, tak. Nie, to znaczy pan chce koniecznie nas wpuścić w jakąś nie wiadomo jakąś sytuację. Niech pan tego nie robi, bo to po prostu jest nieeleganckie, bym powiedział. Natomiast ja panu tłumaczę i jeszcze raz powiem. Po prostu każdy z wyników, który był analizowany przez grupę ekspertów, która znajduje się w Keynie i patrzyli, jakie publikacje są w danych, po prostu w tych jednostkach, które były symulowane, nie robiliśmy wszystkich, tylko pewnych ograniczonych. I były wybrane 3N dlatego, że doszliśmy do wniosku, że to najbardziej odpowiada poziomowi publikacji, które dane jednostki reprezentują. Tego się nie da zrobić dla 1000 jednostek i dla 600 tysięcy publikacji. Natomiast w grupach GWO bardzo hermetycznych, ten proces jest stosunkowo nie jest aż tak trudny. W związku z czym myśmy to robili właśnie na takich grupach wyrywkowych. Jednych, drugich i trzecich. Eksperci doszli do wniosku, że 3N jest najbardziej odpowiedni do jako parametr do oceny działalności naukowej. Koniec, kropka. Tak, proszę pana, ma pan rację. Proszę bardzo. Rafał Delekta, Akademia Muzyczna w Krakowie. Formuła poprzedniego panelu była taka, że nie było bezpośredniej możliwości odpowiedzi. W związku z tym chciałem się serdecznie panu doktorowi przedstawić i powiedzieć, że uczelnie artystyczne są obecne na sali i są obecne w procesie parametryzacji. Otóż jest również przedstawiciel Akademii Muzycznej w Katowicach, Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Szkoły Plastycznej z Gdańska również. Nie będziemy brali udziału w tej dyskusji, dlatego że w gronie uczelni artystycznych mamy gotowy już projekt, który chcielibyśmy złożyć do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, który pomoże nam w tej dyskusji, w jaki sposób uwzględnić istotę działalności artystycznej, nie tyle specyfikę, ile istotę. I jeszcze może powiem tyle, że jeżeli chodzi o kryzys humanistyki, nie chcielibyśmy się wyrażać na ten temat, ale wiemy, że w sztuce jest wszystko w porządku i na arenie międzynarodowej też. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan profesor. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Marek Gregorski, Instytut Geografii Przestrzennego Zagospodarowania. Ja mam krótkie pytanie bardzo do pana profesora Zabla. Bardzo bym uprzejmie prosił o doprecyzowanie kryteriów, na jakiej podstawie będą wydzielane jednostki interdyscyplinarne i czy państwo macie już pomysł na wagi pomiędzy poszczególnymi kryteriami dla takich jednostek. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że pan profesor Skoczeń, który jest autorem tego pomysłu, czy grupy też, przewodniczącym grupy, która tym się zajmowała, przedstawi to panu, czy państwu najlepiej. Bardzo proszę. Proszę państwa, rzeczywiście dostrzegamy problem jednostek interdyscyplinarnych, które nazywamy jednostkami niejednorodnymi. Kłopot polega na tym, że każda jednostka na ogół reprezentuje taką, powiedziałbym, wielodyscyplinowość i w związku z tym każda jednostka sądzi, że jest taką jednostką niejednorodną. Gdyby spojrzeć dyscyplinowo na poszczególne jednostki, to rzeczywiście w każdej z nich można wyróżnić różne dyscypliny, które reprezentuje. W związku z tym przyjęliśmy pewną definicję jednostki niejednorodnej, polegającą na tym, że jednostka staje się niejednorodną wtedy, kiedy przekracza granice dziedzin. I wobec tego, jeśli mamy taką jednostkę, która reprezentuje różne dziedziny nauki, wtedy taka jednostka staje się jednostką w naszym tutaj pojęciu niejednorodną.
I teraz w jaki sposób te jednostki są ewaluowane najpierw, a potem kategoryzowane? Otóż rzeczywiście postanowiliśmy skonstruować grupy wspólnej oceny dla jednostek niejednorodnych po jednej grupie na każdą grupę nauk, prawda? Czyli w naukach humanistycznych, społecznych będzie jedna grupa wspólnej oceny dla jednostek niejednorodnych, w naukach ścisłych, inżynierskich druga, w naukach o życiu trzecia i w naukach o sztuce i twórczości artystycznej czwarta. I teraz jednostki niejednorodne znajdą się rzeczywiście w tych grupach wspólnej oceny, ale będą ewaluowane jednak w troszeczkę inny sposób aniżeli klasyczne jednostki, z uwagi na to, że dla każdej jednostki niejednorodnej, ze względu na jej interdyscyplinarność, będziemy konstruowali osobne tak zwane jednostki referencyjne. Czyli te jednostki niejednorodne będą ewaluowane w stosunku do swoich własnych jednostek referencyjnych, które będą budowane w taki sposób, ażeby uwzględnić stopień niejednorodności tej jednostki. No mówiąc w skrócie, te tak zwane jednostki referencyjne będą budowane za pomocą jednostek referencyjnych, które zostały zdefiniowane do poszczególnych dyscyplin, które reprezentuje jednostka niejednorodna. Znaczy ja tutaj, Leszek Kloszkowski, Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Właściwie odpowiedział Pan na moje pytania, które miałem, także bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że problem grup wspólnej oceny z poprzedniej edycji ocen został zauważony i że jest rozpatrywany. Może chciałbym tylko zapytać, znaczy będzie, rozumiem, jedna grupa dla każdej grupy tematycznej, ale czy dyrektor Instytutu będzie miał na przykład możliwość zdecydowania lub zasugerowania przynajmniej swoje, do jakiej grupy powinien należeć? Panie profesorze, otóż rzeczywiście jest kolejny problem, który pan profesor poruszył, mianowicie problem przypisania jednostki naukowej do określonej grupy wspólnej oceny. Jednostki naukowej niejednorodnej, wiemy, że znajdzie się w grupie wspólnej oceny dla jednostek niejednorodnych, ale nawet klasycznej jednostki, która nie jest jednostką niejednorodną, ale chcielibyśmy ją przypisać do określonej grupy wspólnej oceny. Otóż będziemy przypisywać te jednostki na podstawie następujących kryteriów. Po pierwsze, będziemy dokonywali skanowania profilu publikacyjnego jednostki. Bo jednostki mają swoją, że tak powiem, tradycyjną, że tak powiem, strukturę i wiedzą, w jakiej grupie nauk, w jakiej dziedzinie się znajdują, ale profil publikacyjny bardzo często ewoluuje z różnych względów. Jednostki lubią często sięgać po nowe dyscypliny i w związku z tym skanowanie procesu publikacyjnego i w szczególności profilu publikacji jednostki pozwoli lepiej tę jednostkę przypisać do grupy wspólnej oceny. Drugie kryterium to jest kryterium uprawnień. Każda jednostka, no prawie każda jednostka ma uprawnienia i w związku z tym na podstawie uprawnień można również tę jednostkę przypisać do grupy wspólnej oceny. Trzecia tutaj kategoria, czy trzecia metodyka polega na monitorowaniu struktury zatrudnienia w jednostce. Każdy, na przykład samodzielny pracownik naukowy, również niesamodzielny, otrzymywał stopień czy tytuł naukowy w określonej dyscyplinie. W związku z tym, monitorując strukturę zatrudnienia, mamy również możliwość przypisania jednostki do grupy wspólnej oceny. I teraz po dokonaniu takiej analizy możemy jednostkę do odpowiedniej grupy wspólnej oceny skierować. Uwzględniamy tutaj również intencje samej jednostki, to znaczy dyrektor Instytutu, i tu odnoszę się do pytania pana profesora, może wskazać grupę wspólnej oceny, do której chciałby jednostkę skierować, powołując się na profil jednostki, profil publikacyjny i aktualną strukturę. I teraz jeśli to wskazanie będzie zgodne z intencją Keinu i analizą, którą wykonujemy w Keinie, to wszystko jest w porządku. Jeśli natomiast nie, no to trzeba będzie wtedy powołać się, że tak powiem, na grupę ekspertów, którzy dokonują dodatkowej, szczegółowej analizy jednostki i wskazują grupę wspólnej oceny, do której jednostka powinna należeć, tak żeby rzeczywiście trafiła tam, gdzie powinna trafić. Adam Maj, Instytut Fizyki Jądrowej Kraków. Ja mam trochę podobne pytanie i też chyba do profesora Skoczenia. Jak to jest, jak będzie z takimi instytucjami, które pełnią rolę środowiskowych laboratoriów? Na przykład mają swoją kadrę, małą kadrę naukową, ale dostarczają urządzeń do prowadzenia badań naukowych przez środowisko, czy to polskie, czy międzynarodowe. Na przykład Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie. Jak to będzie w tym nowej kategoryzacji brane pod uwagę?
No dziękuję bardzo za to pytanie. To jest rzeczywiście pytanie dość szczegółowe i specyficzne. Otóż rzeczywiście istnieją jednostki naukowe, które co prawda mają bardzo szczupłą kadrę i w związku z tym niewielkie zaangażowanie bezpośrednio w badania naukowe, ale dysponują infrastrukturą badawczą, którą udostępniają innym jednostkom naukowym. I walor tych jednostek jest bardzo duży, dlatego że no, często, proszę Państwa, trudno sobie pozwolić na to, żeby w takim uniwersytecie czy w innym instytucie skonstruować dużą aparaturę badawczą. Na to są potrzebne olbrzymie środki finansowe. Więc jeśli istnieje taka jednostka, która udostępnia aparaturę badawczą, to oczywiście chętnie z niej korzystamy. Takie jednostki również podlegają procesowi kategoryzacji i jest ich no, z pewnością kilka, może kilkanaście. Wydaje się wobec tego, że ponieważ ich specyfika jest inna aniżeli klasycznych jednostek naukowych, to znaczy one przede wszystkim udostępniają aparaturę badawczą, w mniejszym stopniu prowadzą badania naukowe, to być może dla nich właśnie potrzebna będzie specjalna grupa wspólnej oceny, w której takie jednostki się znajdą i będą ewaluowane na nieco innych zasadach aniżeli klasyczne jednostki. Ta sprawa jest do dyskusji oczywiście, to traktuję jako problem otwarty. Dorota Siwicka, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jako Instytut Humanistyczny jesteśmy bardzo zadowoleni, że ruszył znowu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, że ruszył jego pierwszy moduł, który jest poświęcony dofinansowaniu prac dla humanistów podstawowych, to znaczy prac archiwalnych, słownikowych, edycji źródeł. Bardzo się cieszymy, że ministerstwo uznało, że właśnie te badania mają podstawowe znaczenie dla stworzenia takiej empirycznej bazy do dalszych badań humanistycznych. W związku z tym wydaje mi się całkowicie logiczne i oczywiste, że również takie właśnie publikacje wynikające z owych badań archiwalnych, źródłowych i słownikowych powinny otrzymać odpowiednie miejsce w parametryzacji. Nie może być tak, że słownik, który jest przygotowywany przez kilkunastoosobowy, wysoko wyspecjalizowany zespół, otrzymuje te 25 punktów, które otrzymuje, że tak powiem, zwykła monografia. I od razu powiem także, że możliwość uwzględnienia takich właśnie wielkich publikacji słownikowych czy encyklopedycznych dzięki kryterium czwartemu wydaje mi się niewystarczająca. Sprawa druga, poza tym postulatem. Otóż na początku swojej wypowiedzi pani minister mówiła o celach strategicznych i jednym z nich ma być styk nauki z biznesem. Kiedy myślimy o styku nauk humanistycznych z biznesem, pojawiają się oczywiście podstawowe wątpliwości, ponieważ nie jest to naturalna droga dla humanistyki. Naturalną drogą dla humanistyki jest styk ze środowiskiem społecznym, jest wchodzenie w dialog społeczny. Tym, czym jest wdrożenie czy przenikanie osiągnięć naukowych do przemysłu, dla nauk humanistycznych jest to przenikanie do środowiska, do społeczeństwa poprzez na przykład instytucje kulturalne, instytucje oświatowe, ale także rozmaitego rodzaju organizacje społeczne, ale także media. Radio, telewizja, oczywiście rzecz jasna, także internet. Obecny system parametryzacyjny w gruncie rzeczy zamyka humanistykę w takiej przysłowiowej wieży naukowości, ponieważ właśnie ten transfer w stronę społeczeństwa w żaden sposób nie jest brany pod uwagę, nie jest oceniany. Tymczasem wykształcony Polak nie ma kontaktu z humanistyką przez to, że czyta wysoko punktowane czasopisma humanistyczne, natomiast ma kontakt z humanistyką, ponieważ słucha radia, przegląda internet, czasem ogląda telewizję.
ten naturalny transfer do w stronę dialogu społecznego wydaje mi się może być także oceniany, może, a może nawet musi. I tutaj w tym, co Państwo mówiliście, pojawiła się pewna propozycja. Mianowicie mowa była o owej innowacyjności mierzonej aplikacjami i usłyszeliśmy, że te aplikacje mogą dotyczyć wszystkich typów nauki. Jeżeli dotyczy to także humanistyki, wydaje mi się tutaj, że to jest bardzo ciekawa propozycja, która idzie w tę stronę, o jakiej ja bym myślała, ale chętnie poznałabym jakieś szczegóły, czy to, że ja wiążę ten pomysł aplikacji z transferem humanistów w organizacje społeczne, czy to jest tak? Bo chciałabym, żeby tak było. Dziękuję. Myślę, że na to pytanie ja pozwolę sobie odpowiedzieć. Przede wszystkim myślę, że mogę zaryzykować taki postulat do Państwa, taką prośbę, żebyście Państwo wyszli z tej sali dzisiaj z radosnym przekonaniem, że wszystkie typy jednostek, wszystkie obszary nauki będą miały otwartą możliwość pokazania tego dialogu z gospodarką, ze społeczeństwem. Pani minister użyła pewnego skrótu myślowego, mówiąc o tej współpracy między nauką a biznesem. To z pewnością chodziło o to, żeby to był ten dialog przede wszystkim ze społeczeństwem, czyli z przekazywaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych z powrotem do podatnika, który ma dawać pieniądze na polską naukę. W związku z tym jeszcze raz chciałabym wszystkich humanistów, wszystkich przedstawicieli nauk społecznych uspokoić. Tak, to jest właśnie krok w tę stronę, żebyście Państwo pokazali. Proszę bardzo, my jesteśmy przydatni, my potrafimy zrobić coś, co będzie wpływało na poprawę sytuacji naszego społeczeństwa. Natomiast mam także gorący postulat do wszystkich Państwa. Mianowicie otwieramy zupełnie nowy sposób oceny wyników prac naukowych. I tutaj potrzebujemy Państwa pomocy, Państwa podpowiedzi, w jaki sposób Państwo chcielibyście, żeby te zastosowania w waszym obszarze działalności były oceniane. Jak je potwierdzać? Jakie są zagrożenia? To jest zupełnie nowy obszar. Tu nie jesteśmy w stanie niczego zasymulować, bo żadne wyniki z żadnej symulacji nam nie powiedzą, czy idziemy w dobrym czy złym kierunku. Wiemy tylko jedno. Ilość informacji, która spływa z jednostek naukowych do ministerstwa w ramach tego całego procesu parametryzacji, ankietyzacji i przekazywania danych jest tak ogromna, a jednocześnie różnorodność środowisk jest tak wielka, że jest to naprawdę ogromne przedsięwzięcie i możliwości pewnych nadinterpretacji danych, które jednostki przedstawiają, my jesteśmy zmuszeni tym rozporządzeniem w możliwie daleki sposób ograniczać. Stąd rozpisujemy się w drobnych szczegółach, co wolno, czego nie wolno, odkąd, dokąd zaliczamy do tego dorobku, bo gdybyśmy tej tamy nie postawili, to wierzcie Państwo, utonęlibyśmy w informacjach, których nie sposób zweryfikować. A nam wszystkim przecież zależy na tym, żeby jednostki, które pracują w podobnym obszarze, żeby mogły być między sobą w jakiś sposób rozróżnione i żeby pokazać, które są spośród nich najlepsze, a które są trochę słabsze, a które w ogóle muszą bardzo mocno zastanowić się, co pokazują i co robią, bo być może powinny zupełnie zmienić charakter swojej działalności. Stąd ja jeszcze raz bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc,
chciałby wskazać, ma pomysł, to jak to należałoby, kto powinien, na przykład w naukach o sztuce, kto powinien potwierdzać i w jaki sposób ten zastosowania wyników działalności naukowej w tym obszarze. To dotyczy zresztą wszystkich jednostek i wszystkich dyscyplin. Myślę, że tu jest ogromne pole do popisu przy przygotowywaniu, doprecyzowaniu zasad oceny tego dorobku. Można, ja muszę się tu przyłączyć jako przewodnicząca Komisji do Spraw Nauk Humanistycznych i Społecznych KEIN. W pełni podzielam troskę pani profesor o to, co dzieje się z tymi wielkimi seriami czy monumentalnymi edycjami i tak dalej, z tymi naprawdę wiekopomnymi czasami dziełami, które zostają już dla pokoleń. Przyznaję, że mamy z tym istotny problem, ponieważ na razie one są traktowane tak jak normalne książki, a przecież my, ludzie, którzy przy takich edycjach pracują, wiemy, że to jest zupełnie nieporównywalny nakład pracy. Ja myślę, że to jest problem, który dotyczy głównie, pewnie nie wyłącznie, ale głównie Instytutów Polskiej Akademii Nauk, bo głównie tam takie ogromne prace i serie powstają. Ja także miałabym prośbę o pewną próbę podpowiedzi, jak ten problem rozwiązać. Na czym polega nasz kłopot z tą sytuacją? Otóż my musimy wszystko, oceniając 1000 jednostek, oceniając 26 tysięcy monografii, 700 tysięcy artykułów naukowych, my musimy wszystko móc policzyć i sparametryzować, ponieważ nie jest możliwa żadna ekspercka ocena przy tak kolosalnej skali zjawiska, jeżeli chodzi o publikacje. Dlatego ujęcie, sensowne i sprawiedliwe ujęcie tego rodzaju publikacji, no też wymaga jakiejś głębszej refleksji. Ile punktowo miałaby być warta taka czy inna edycja względem normalnej książki? To jest normalna książka. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że podczas panelu, że monografie powinny być podzielone na większą liczbę kategorii. Zwykłe, lepsze i wybitne. No właśnie, 26 tysięcy książek. Kto miałby je oceniać? Kto miałby je kategoryzować? Jak tego dokonać, żeby było sprawiedliwie? Tu przy okazji odpowiedź na pytanie, dlaczego tylko 5%, nawiasem mówiąc, nie 5% monografii, tylko 5% liczby N byłoby, to jest znacznie więcej, mogło być zgłaszane jako te monografie wybitne. 4,5 tysiąca daje nam to, teoretycznie 4,5 tysiąca książek jako potencjalnie wybitnych do oceny. To jest praca dla wielkich zespołów eksperckich, praca bardzo trudna do przeprowadzenia. A zatem wracając do tej specyficznej kwestii, którą poruszyła pani profesor, jeżeli w stosunkowo krótkim czasie powstałaby jakaś podpowiedź rozwiązania tego problemu, to na pewno byśmy się nad nim jeszcze pochylili, bo rzeczywiście jest to w obszarze humanistyki problem bardzo ważny. Natomiast jeżeli chodzi o ten dialog społeczny, ja też uważam, że my jako humanistyka nie współpracujemy z gospodarką, ale jednak dajemy społeczeństwu bardzo wiele, tylko że to coś jest trudno wymierne. No bo co jest więcej warte, jeżeli archeolog pracuje przy autostradzie, czy jeżeli muzykolog wyda po raz pierwszy, prawda, wyda Halkę, naszą operę narodową, prawda, z oryginalnego rękopisu. Co jest ważniejsze? To jest ważne i to jest ważne. Więc to po prostu jest bardzo trudno uchwycić. Proszę Państwa, tylko nie zapominajmy o tym, że porównujemy się w grupach wspólnej oceny i nigdy ten archeolog nie będzie się porównywał z muzykologiem. Dokładnie tak. Są w tej i samej w tym grupie, jest niestety ogromna nadzieja. Nie. Niestety są w tej samej grupie, w grupie nauk historycznych i będą porównywani. Na tym polega nieszczęście. Ale my musimy to jakoś ująć. Więc ja przyłączam się do głosu pani profesor Rymszyny. Bardzo prosimy o wszystkie konkretne podpowiedzi. Nie tyle może uwagi typu to jest źle, tam to jest źle. Konkretne rozwiązania. Jeszcze cały czas jest możliwość skorygowania pewnych parametrów. Oczywiście tak, żeby one z kolei nie psuły całego systemu, bo ten system istnieje i my nie możemy go teraz zburzyć i budować od nowa. Możemy go tylko już zelować. Okay. Kolejne pytanie. Pan profesor tutaj siedzi koło rzutnika, podnosi rękę. Czy możemy dać mu mikrofon? Tutaj. Już mam. Później pani profesor i później pan profesor. Okay. Staram się zachować kolejność zgłaszania się. Tak, ale pan profesor był wcześniej. Nazywam się Witold Wiśniowski. Pracuję w Instytucie Technologicznym. Z wielką nadzieją przyjąłem postulat internacjonalizacji. Instytuty
technologiczne jako misję mają tworzenie nowych technologii. Nowa technologia czy internacjonalizacja w instytutach technologicznych oznacza konkurencyjność na rynku światowym. A więc uważam, że starcie i pokazanie internacjonalizacji Instytutu Technologicznego oznacza jego pełną konkurencyjność na rynku światowym. To by oznaczało, że z tego rynku światowego taki instytut powinien mieć łatwość w uzyskaniu badań w swoich laboratoriach, łatwość w uzyskaniu dostępu do zespołów badawczych. Również chcę powiedzieć, że miarą tego wszystkiego jest pieniądz. Pieniądz uzyskany, pieniądz płynący z zagranicznych kontraktów. Pytanie moje brzmi, jak będzie uwzględniony postulat internacjonalizacji w moim przypadku. Dziękuję. Ja może odpowiem. To znaczy on będzie w kilku momentach uwzględniany. Pierwsze w kryterium trzecim, gdzie w kryterium drugim, przepraszam, gdzie będą punktowane, o czym mówiłem, na zasadzie różnicy w poziomie, czy też w typie poszczególnych grantów badawczych będą oceniane poszczególne projekty. Dalej zaangażowanie jednostek będzie brane pod uwagę i wartości finansowe. Czyli pod względem finansowym i też znaczenia tego, to będzie kryterium drugie. W kryterium trzecim mogą Państwo, jeżeli będą wdrożenia, mogą Państwo uzyskiwać punkty za wdrożenia. Jeżeli natomiast będą Państwo brali udział w przedsięwzięciach, które będą miały charakter międzynarodowy, ale nie będzie on bezpośrednio przekuwany na jakieś wartości finansowe, mogą Państwo to także umieścić w kryterium czwartym, gdzie do tego jest miejsce. Oczywiście wydaje się pozornie, że kryterium czwarte ma małą wagę, ale doświadczenia, które są z poprzedniej parametryzacji, pokazują, że przy stosunkowo równej, czy powiedzmy niezbyt dużych różnicach między wieloma instytutami, to właśnie to kryterium czwarte było kryterium, które decydowało w końcu o pozycji i o tym, czy była przynależność do kategorii B, czy do kategorii A. Także to czwarte kryterium nie powinno być niedoceniane. A więc ta umiędzynarodowienie badań i pozycja jednostki umożliwia zdobywanie jej punktów nie tylko na podstawie publikacji, bo Pana Instytut jest prowadzi badania badawczo-rozwojowe, może być w drugiej, trzeciej i w czwartym kryterium docenione. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży postęp w stosunku do tego, co było poprzednio. Dziękuję. Pani profesor, panie sekretarzu, następny głos będzie tutaj do pana profesora. Dziękuję bardzo. Marzena Dudzińska, Politechnika Lubelska. Chciałam wrócić, jeśli można, jeszcze do grup wspólnej oceny. Ja rozumiem oczywiście te wszystkie trudności, jeśli chodzi o te interdyscyplinarne, ale to są te grupy raczej interdziedzinowe, prawda? Natomiast jeśli chodzi o grupy wspólnej oceny, to wydaje mi się, że tutaj jest kwestia kształtowania polityki państwa, dlatego że my oceniamy jednostki i ranking robimy w ramach pewnych grup, dobierając kryteria do grup. I mamy pewien wpływ na to, które nauki będą oddzielnie oceniane, czy tam dyscypliny naukowe, a które będą w jakimś wspólnym tygiełku. Dotyczy to głównie uczelni, gdzie no, z jednej strony mamy wydziały, które są wieloimienne, powiedzmy no, energetyki, inżynierii środowiska czy chemii i inżynierii środowiska. I wtedy rozumiem, że profil publikacji, uprawnienia i tak dalej nadają. Natomiast są dyscypliny, które jakby nie miały. Są tutaj przykłady, były podawane instytutów, gdzie były tam dwie jednostki w grupie wspólnej oceny, ale są przykłady dyscyplin naukowych,
które nie były reprezentowane jako oddzielna grupa wspólnej oceny, chociażby ta wspomniana inżynieria środowiska, prawda, która była razem z inżynierią procesową czy tam z chemikami, no a to nie jest troszeczkę ta sama liga. Z drugiej strony w polityce państwa mówimy, że ochrona środowiska czy inżynieria środowiska i wielkie środki na to idą i powinna być ta nauka zbudowana. Stąd moje takie pytanie, czy będą jakieś zmiany i tutaj przesunięcia poza tymi inter, czy hetero, to znaczy, czy będą zmiany w oparciu, bo o profil publikacji, proszę Państwa, no to właśnie chociażby w tej inżynierii środowiska mogę publikować w Energy and Building and w Bioresources i gdziekolwiek indziej, bo tutaj troszeczkę wyprzedzam różne dziedziny. Poza tym to, co będziemy w 2017 brać do profilu publikacji, to już jest w recenzjach, biorąc pod uwagę cykl wydawniczy, czyli mimo, że ta ocena, te informacje tutaj mamy wcześniej, to jednak one nie bardzo wpłyną na naszą możliwość, prawda, o której tu wszyscy mówili, dostosowania się do tych punktów, bo no, na pewno nie wykonamy nowych badań, które pozwolą być w innej dyscyplinie ocenione. I jeszcze króciutki ad vocem a propos tego umiędzynarodowienia. Ja nie wiem, bo wiem, że jest planowana kategoryzacja, pan profesor wspominał, grantów, prawda, z Horyzontu najwyżej tam punktowane, NCN-owskie i tak dalej. Jest taka kategoria grantów wprawdzie z Horyzontu w tej chwili i z Komisji Europejskiej Maria Skłodowska-Curie Action, które nie są takie do końca badawcze, jak bardziej mobility, czy one mogłyby właśnie w tym umiędzynarodowieniu mobilności naukowców być, jakkolwiek tam oczywiście też badania są prowadzone, bo są czy wspólne doktoraty, czy muszą być badania prowadzone, czy one będą uwzględnione. Dziękuję. Może króciutko skomentuję kwestię szczególną inżynierii środowiska. Rzeczywiście ta inżynieria środowiska ma taką, powiedziałbym, szczególną zupełnie cechę. Występuje w różnych konfiguracjach. Występuje faktycznie i z energetyką, i z chemią technologiczną, i z budownictwem, a także z budownictwem i architekturą. I wobec tego to jest pewien szczególny przypadek, który prawdopodobnie zaowocuje utworzeniem jednak specjalnej grupy wspólnej oceny dla inżynierii środowiska. Z tym, że chciałem zwrócić uwagę na następującą rzecz, mianowicie zakwalifikowanie do takiej grupy oceny musi się oczywiście odbywać na podstawie no, tych kryteriów, o których wspomniałem, czyli jeśli profil publikacyjny będzie wyraźnie wskazywał na to, że taką jednostkę powinniśmy do takiej właśnie grupy zakwalifikować, to tak. Natomiast jeśli zdarzyłoby się na przykład w takim, powiedzmy, wspólnym wydziale inżynierii środowiska i budownictwa, że jednak do budownictwa, no to wtedy gdzie indziej. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz, która być może ma tutaj w tej dyskusji pewną szczególną wagę, mianowicie jeśli mówimy o jednostkach niejednorodnych, czyli interdziedzinowych, to w naukach technicznych akurat sytuacja wygląda w taki sposób, że mamy jedną dziedzinę, dziedzinę nauk technicznych. I w związku z tym w znakomitej większości jednostki, które reprezentują rozmaite dyscypliny wewnątrz dziedziny nauk technicznych będą jednak traktowane jako jednodziedzinowe i w związku z tym muszą być we właściwy sposób przypisane do stosownej grupy wspólnej oceny. Także gdy idzie o inżynierię środowiska, nie ma żadnych wątpliwości, wiemy o tym problemie, monitorujemy, że tak powiem, ten problem i prawdopodobnie będzie tutaj rzeczywiście osobna grupa wspólnej oceny. Odpowiadając na pytanie dotyczące grantów Curie, są to granty na mobilność, prawda? I one nie były brane pod uwagę w potencjale. Natomiast osoba, która wyjedzie, no spodziewam się, że zrobi jakieś tam publikacje, prawda? Czy nawiąże kontakty? Proszę? Sieci też nie, bo to nie są na konkretne badania naukowe granty. Natomiast w wyniku uczestniczenia w sieciach czy w tego typu grantach, no jednostka zyskuje, bo ta osoba, która wyjedzie, jest w stanie nawiązać kontakty czy współpracować i w sumie powinny powstać publikacje, które powinny być wysoko punktowane. Jeszcze ja może dodam jedną rzecz, a mianowicie jeżeli chodzi o granty typu na przykład właśnie na mobilność, jeżeli one są pod grantem jak gdyby w jakimś większym pakiecie projektów czy jakimś większym projekcie, to oczywiście będą oceniane jakby były granty tego projektu. Także one nie zginą, to jest raz. A dwa, to mobilność de facto w naszym projekcie zmian, mobilność jest schowana w różnych miejscach, ale nie jest ewidentnie wyciągnięta, ponieważ
Mobilność to był jeden z punktów, które zostały przez bodajże przez Komitet Polityki Naukowej podniesione. My się za to zabierzemy, to znaczy chcemy przeanalizować i zobaczyć, czy będziemy tą mobilność w stanie w jakiś sposób logiczny wypunktować i umieścić w którym z kryteriów. Także to jest dla nas coś nowego, dlatego że dotychczas mobilność była rozumiana bardziej w sposób międzynarodowy, a tutaj musimy pamiętać o mobilności też krajowej i ona była schowana jak gdyby w tych niektórych elementach, nie była wyciągnięta, teraz to będzie. Piotr Oprocha, Rada Młodych Naukowców. W zasadzie to pan profesor już odpowiedział częściowo na moje pytanie. Właśnie była dyskusja na temat mobilności. Ja sobie wyobrażam, że mobilność to nie tylko jest to, że przyjeżdża do mnie naukowiec, który zdobywa grant i wtedy on jest gdzieś tam w jakiejś kategorii wypunktowany, ale na przykład zatrudniam młodego naukowca, który zrobił doktorat na innej uczelni, albo habilitowanego, który gdzie indziej zrobił habilitację, albo na przykład profesor po 5 latach czy dłużej pracował gdzieś i nagle zmienia inną uczelnię. To też jest mobilność, też buduje jakiś zespół. Właśnie moje pytanie było, jak to, czy Keynes się nad tym zastanawiał i czy to będzie tak jakoś punktowane. Ja wstępnie rozmawiałem z jednym z kolegów z Keynesu, który się tym problemem zajmie. Natomiast muszą państwo też pamiętać, że istnieje też problem tak zwanego sztucznego zatrudniania. I tutaj musimy być bardzo czuli na tym punkcie i bardzo uważać, żeby to dobrze dopracować. W każdym bądź razie jest to jeden z elementów w miarę nowych, który będziemy musieli, czy będziemy starali się wprowadzić. Dziękuję. Przepraszam, tu jest była kolejka. Muszę trzymać się pewnego rodzaju. Pan profesor prosił o głos, więc jeżeli możemy mu tutaj mikrofon jakoś dać, albo po prostu ja panu dam swój mikrofon. Bo tak widać. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Ja się bardzo ucieszyłem z odpowiedzi na pytanie pani z Instytutu Badań Literackich, że również przedsięwzięcia takie społeczne, popularyzatorskie znajdą większe uznanie, bo do tej pory z tym było bardzo niedobrze. Na przykład jak ktoś wymyślił, znalazł pieniądze i zbudował Centrum Nauki Kopernik, to instytucja, która go zatrudniała, nie miała z tego powodu żadnych korzyści. Czy też jak ktoś stworzył polską tak zwaną Akademię Khana, dzięki której dziesiątki tysięcy dzieciaków zamiast brać korepetycje z matematyki, to mogą się uczyć, to jest ogromne przedsięwzięcie, to też zupełnie nie było uwzględniane. No ale rozumiem, że teraz będzie. Teraz chciałem również nawiązać do wypowiedzi kolegi z Instytutu Optyki. Audyt. No rzeczywiście, bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy mogli opierać ocenę na audycie. Mnie przekonuje argument, że 1000 audytów to byśmy sobie z tym nie poradzili. W związku z tym musimy stworzyć wzór matematyczny, który ma opisywać zarówno muzykologa, fizyka, matematyka, czy też elektryka. No ale wiemy, że taki wzór idealny nie istnieje. No w związku z tym apel o to, żeby elementy oceny eksperckiej były jak najszerzej stosowane. Mimo że wiemy, że no musimy tworzyć te niedoskonałe algorytmy, one na pewno nigdy nie będą doskonałe, to jednak należy w szerszym zakresie brać pod uwagę jakieś nietypowe sytuacje, które zawsze się pojawiają. I ostatnia uwaga marginalna, przepraszam państwa za przedłużanie, ona jest być może nieistotna, ale dla mnie jest istotna, więc powiem. W takiej ocenie bardzo istotne jest zaufanie, wspólne zaufanie. No, trawestując powiedzenie klasyka, żebym ja był przekonany, że czarne jest czarne, a białe jest białe. No właśnie, to jak się organizuje konferencję, która ma się rozpocząć o godzinie 10.13, to ja bym był, dużo lepiej bym się czuł, gdyby
w programie ta właśnie godzina była podana. Dziękuję bardzo. Ja bym może jednak skomentował króciutko, zanim pani dojdzie do głosu. Panie profesorze, pierwsze to pamiętać należy o tym, że staramy się doceniać to, co można, ale nie jesteśmy w stanie docenić całej działalności różnego typu jednostek. Mamy w naszym, gdy mamy ocenić działalność naukową i badawczo-rozwojową, bardzo dużo tych, które są na granicy, staramy się włączyć w naszą ocenę, ale wszystkiego się nie da. My nie oceniamy całej jednostki, tylko określoną działalność tej jednostki. To jest teraz następne, jeżeli chodzi o audyt. Kto ma ten audyt zrobić? Ja chciałem panu powiedzieć, że KEIN wyznacza między innymi członków do komisji konkursowych. Cały czas są problemy z tymi osobami, że to jest ktoś, kto ma albo niekompetentny był, albo też jest to osoba, która ma konflikt interesów i tak dalej. Byłby zdecydowany kłopot z doborem ludzi nawet do audytu, biorąc już nie abstrahując od tysiąca jednostek. Dziękuję. Dziękuję. Pani profesor, z tyłu proszę bardzo. Renata Jędrzejczak, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Ja mam jedno bardzo konkretne pytanie. Ono dotyczy zasad wyłaniania jednostek referencyjnych dla danej grupy wspólnej oceny. Chciałabym wiedzieć też, jakie są relacje, czy będą relacje jednostki referencyjnej z przyznawaną później kategorią A jakiejś jednostce naukowej wspólnej grupy oceny i czy ta jednostka referencyjna będzie znana dla wszystkich jednostek ocenianych we wspólnej grupie oceny. Jeśli chodzi o wyłanianie jednostek referencyjnych, to kategoryzacji, która była, myśmy to zrobili i ten algorytm jest opisany na stronach ministerstwa, państwo możecie znaleźć i on jest przedstawiony. Oczywiście jest do dyskusji, w jakim zakresie należy go ewentualnie zmodyfikować. Ja tylko przypomnę, że jednostki referencyjne zostały wyznaczone na ślepych danych, to znaczy myśmy nie znali jednostek, jakie one punkty miały, to weszło wszystko w maszynę i na podstawie ślepych danych myśmy te jednostki referencyjne wyznaczyli. Przy czym wartość tych jednostek referencyjnych, ona była związana z pozycją nauki polskiej w poszczególnych dziedzinach nauki i to było skorelowane. Tak na przykład z fizyki tych jednostek kategoria było więcej, a powiedzmy w budownictwie czy w architekturze było mniej. Natomiast no, ten algorytm być może zostanie utrzymany, natomiast na pewno będzie miał wpływ no, pozycja nauki polskiej w określonych dziedzinach na wartości jednostek referencyjnych. Ja może jeszcze dodam tytułem takiego ogólnego wyjaśnienia, że poziom wartości jednostki referencyjnej to nie jest wartość, która jest raz na zawsze czy w odniesieniu do danej grupy ustalona od tak sobie księżycowo. To jest wartość, która jest wyznaczana według określonego wcześniej systemu, ale na bazie tych informacji, które dotyczą jednostek zgrupowanych w grupie wspólnej oceny. Więc jeżeli mamy same bardzo dobre jednostki, to ta wartość jednostki referencyjnej będzie stosunkowo wysoka i bardzo dużo jednostek z tej grupy pokona jednostkę referencyjną, bo jednostka referencyjna jest tylko pewnym procentem maksymalnej wartości punktów uzyskanych przez kilka jednostek tych najlepszych. Natomiast jeżeli jednostka będzie o takim bardzo rozrzuconej punktacji, nie jednostka, tylko grupa wspólnej oceny, będzie miała jednostki o bardzo rozrzuconej wartości punktów uzyskiwanych przez poszczególne jednostki, wtedy mamy ten podział na grupę kategorii A, B czy C zupełnie inny,
bo to wynika właśnie z punktacji tych jednostek, które są w tej grupie zawarte. Natomiast mechanizm wyznaczania powinien pozostać bardzo przynajmniej podobny do tego, który był do tej pory. Stanisław Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania. Ja chciałbym jeszcze wrócić do kryterium trzeciego, czyli do efektów materialnych działalności, a szczególnie do oceny tych efektów, które deklarują podmioty wdrażające. Oczywiście podzielam tu wcześniej wyrażone wątpliwości związane z tym, że to często trudno pozyskać takie karty, że jest różna skala, ale chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, mianowicie i w poprzedniej ocenie i teraz w tych planach pojawia się wyłącznie odniesienie do pojęcia przychody, potwierdzenie przychodów związanych z wdrożeniem. Tymczasem wiele rozwiązań, wdrożeń skutkuje obniżką kosztów, równie ważnych dla podmiotów wdrażających. Myśmy to już zgłaszali przy poprzedniej ocenie. Chciałbym spytać, czy można liczyć na to, że przy kolejnej ocenie zarówno w ankiecie, jak i w karcie wdrożenia pojawi się alternatywnie przychody, jak również obniżki kosztów. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o szczegóły, co i w jaki sposób oraz przez kogo potwierdzać te efekty wynikające z zastosowania wyników naszej działalności naukowej, to tak jak powiedzieliśmy na początku, my będziemy na ten temat dyskutować i starać się wypracować takie rozwiązanie, które mamy nadzieję w jak największym stopniu będzie jak najszersze grono jednostek naukowych satysfakcjonowało. Mamy świadomość, że jest to pierwszy krok i z pewnością nie jesteśmy w stanie opracować narzędzia idealnego. Także z góry proszę o wybaczenie, jeżeli nie będą wszyscy Państwo usatysfakcjonowani, będziecie Państwo dostrzegali pewne niedociągnięcia w proponowanym systemie. To jest na razie dosyć wstępna propozycja, nad szczegółami mamy zamiar pracować i wszystkie podpowiedzi z Państwa strony, także ta sugestia, że można pokazywać oszczędności, a nie przychód, będziemy starali się to uwzględnić. Jarosław Polański, Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ja chciałem wrócić jeszcze do samej filozofii kategoryzacji, czyli tutaj słyszymy, że parametr 1N nie różnicuje jednostek w chemii, 2N nie różnicuje, dopiero 3N różnicuje. To w zasadzie wydaje się pokazywać, że ten krajobraz polskiej nauki w tej dziedzinie no jest bardzo do siebie zbliżony, że poziom tych jednostek jest bardzo zbliżony. Jeżeli nie wiemy, jaki jest mechanizm działania danego parametru, to w zasadzie trudno jest nam powiedzieć, jakiej cechy różnicującej my poszukujemy wśród tych jednostek. A to szczególnie widać, jeżeli na przykład weźmie się jakiś czołowy uniwersytet amerykański i porówna z polską chemią. Wtedy jest przepaść i wszystkie jednostki są na jednym poziomie w Polsce mniej więcej. I żeby pokazać obrazowo, czy po prostu nie obawiamy się, że wybieramy jakąś cechę, która tak naprawdę nie jest aż tak ważna. Żeby pokazać obrazowo, mamy tutaj publiczność, prawda? Mężczyźni, kobiety, siwi, czarni. Chcemy znaleźć jakąś różnicującą cechę i wybieramy kogoś na przykład w czerwonym sweterku. Dziękuję. Panie profesorze, cechy, które my wybieramy, o nich właśnie dyskutujemy. O nich dyskutujemy, dyskutujemy także o ich wartości. Nie ma dwóch zdań, że dwie najbardziej istotne cechy wynikają z ustawy i wynikają także z tego, co my uważamy, że tak jest. A mianowicie po pierwsze, najistotniejszą, czy jedną z najbardziej istotnych miar wartości naukowej jest publikowanie czasopism naukowych. Oczywiście dyskutować możemy i dyskutujemy, jak należy to mierzyć. Liczbą, tym, czy dane czasopisma mają być, czy dane publikacje mają być mierzone wartością czasopisma, czy jak niektórzy chcą, żeby wybrać tylko najważniejszą grupę czasopism, 5-10, dać ekspertom i eksperci powinni porównywać. To jest kwestia do dyskusji, ale to, że publikacje są najistotniejszą
najistotniejszą miarą działalności naukowej, to raczej nie jest kwestionowane. Druga rzecz, która też nie jest kwestionowana, a która jest wyraźnie w ustawie opisana, to są prace badawczo-rozwojowe i ich wykorzystanie praktyczne. I tutaj jest tak, że jak Państwo po pytaniach chociażby i po naszym zaangażowaniu widzicie, w tej materii także staramy się jak najwięcej i jak najwięcej zrobić, i to także przy pomocy Państwa. Także wybieramy cechy, które po pierwsze oddają charakter tego, co chcemy uzyskać, ale drugie to takie, które jesteśmy w stanie zmierzyć, takie, które są realne dla nas. Koleżanka wspomniała, że na przykład w przypadku monografii mamy 25 tysięcy monografii i w związku z tym i od lasa do sasa wszystkie możliwości, jakie tylko Państwo widzą, i do tego opracowania encyklopedyczne i inne. Ocena merytoryczna tych bezpośrednia takiej ilości, a czasopism, a publikacji w czasopisach mamy prawie 700 tysięcy. Ocena merytoryczna jest bardzo trudna. To jest praktycznie wszystkich jest niemożliwa. Wybranych nawet jest tak samo bardzo trudna. W związku z czym poszukujemy parametrów realnych, takich, które dają nam odpowiedź i możliwość porównania między jednostkami. Można się zgodzić z niektórymi parametrami lub nie, czy one lepiej oddają, czy gorzej. Wszystkie pozostałe parametry mają ewentualnie wymodulować te różnice jeszcze, ale istota leży tutaj. Jeżeli Państwo uważają, że to jest zły kierunek, a macie lepsze propozycje miary rozróżnienia jednostek, ale takie, które są realne, to my chętnie ich posłuchamy. Tak, proszę, oczywiście. Jeszcze chciałbym jedno małe słowo dodać do tego, co pan profesor Zaber powiedział. Pewnie tak się złoży, że równolegle do procesu kategoryzacji, parametryzacji w Polsce analogiczny proces miał miejsce w Wielkiej Brytanii. Wyniki zostały ogłoszone w grudniu. I tam to oni mają bardzo podobne kryteria, jak się okazało. Myśmy to śledzili mniej więcej na bieżąco. I też jeśli chodzi o publikacje, oni oceniali 6 lat i wybierali 4 najlepsze publikacje każdy, czyli 4N było. Czyli mniej więcej ta liczba proporcjonalnie jest taka sama, jak myśmy to zrobili. Waga tych osiągnięć była brana z 70%, u nas to między 65 a 70, czyli bardzo podobnie, a działaliśmy zupełnie niezależnie. Więc to są pewne, jakbym powiedział, takie ogólne kryteria, które mają uznanie na całym świecie. Pozostałe kryteria jak impact, czyli wpływ działalności naukowej jednostki na środowisko, badano także environment, czyli środowisko, w jakim badania naukowe są przeprowadzone, że baza laboratoryjna, kadra i tak dalej. Więc te procesy, może system porównywania jest inny, natomiast kryteria są bardzo podobne i co ciekawe z bardzo podobnymi wagami. Proszę Państwa, mam 3 pytania na sali. Zaraz już schodzimy, profesor Bujnicki, tutaj pan profesor i na końcu jeszcze pytanie. Później pani profesor Dalin-Turyn, która jest i członkiem KAIN-u. Jeszcze jedno pytanie, dobrze, ale krótkie. Która jest członkinią i KAIN-u i Zespołu Spraw Czasopism. Powie nam dosłownie kilka rzeczy, które są o czasopismach, które tutaj już się pojawiały kilkukrotnie. Także jeżeli mogę prosić o krótkie pytania, to bardzo będę zobowiązany. Janusz Bujnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Jestem też członkiem Komitetu Polityki Naukowej i pozwolę sobie dorzucić 3 grosze, ale będę starał się mówić jako ja jako naukowiec, a nie jako członek komitetu. Także nie reprezentuję tymi sugestiami w tym momencie komitetu, chociaż pewnie to, co powiem, się zgadza z tym, co sugerowaliśmy. Ja chciałem dorzucić 3 grosze odnośnie tematu mobilności i zachęcony tutaj sugestiami, żeby podzielić się propozycjami konkretnych miar. Chciałem dodać, że uważam, że parametryzacja i ocena jednostek jest ważnym instrumentem także kreowania polityki naukowej państwa. I właśnie tutaj widzę rolę jakiegoś punktowania mobilności, przy czym oczywiście zgadzam się z tym, że najważniejsze są publikacje. I to przede wszystkim publikacje w najlepszych wydawnictwach, w najlepszych czasopismach. Ale jeżeli chodzi o mobilność, to jest to obszar, na którym powinno się
się podjąć zdecydowane działania. W Polsce w tej chwili jest bardzo zła sytuacja. Był wymieniony jako kontrprzykład do Polski Politechnika w Lozannie, gdzie 80% naukowców jest zatrudnionych po doktoracie właściwie spoza Szwajcarii. W Polsce typowe duże uniwersytety zatrudniają 90% swoich własnych absolwentów. Więc olbrzymi chów wsobny, bardzo niewielki dopływ świeżej krwi, bardzo niewielki dopływ świeżych pomysłów. Wydaje mi się, że można byłoby w łatwy sposób uwzględnić w ocenie parametrycznej jednostek mobilność zarówno wychodzącą, czyli to na ile dana jednostka promuje wysyłanie swoich absolwentów do innych jednostek, jak i mobilność przychodzącą, czyli zatrudnianie osób na przykład po doktoracie, które wykonały doktorat całkowicie w innej jednostce. Uważam, że to można stosunkowo łatwo zrobić w taki sposób, żeby uniknąć pewnych takich oczywistych okazji do oszustw i pozornej mobilności. Przy czym uważam, że mobilność powinna być stymulowana nie tylko zagraniczna, ale także wewnątrz kraju, nawet w obrębie tego samego miasta, ale także pomiędzy sektorem nauki i przemysłu, co bardzo, moim zdaniem, bardzo wielowymiarowo wpłynie pozytywnie na polską, na naukę w Polsce i to w przeciągu wielu lat. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o także umiędzynarodowienie, to można byłoby w większym stopniu zaangażować uczonych za granicą, przede wszystkim polskich uczonych za granicą, którzy jako eksperci mogliby dostarczyć wiedzy właśnie o tym, jak to się dzieje gdzie indziej i dostarczyć wiedzy na temat eksperckiej dotyczącej innych instytucji, z którymi moglibyśmy się porównać. Dziękuję bardzo. Chciałem zabrać głos, jeśli chodzi o mobilność. Absolutnie dostrzegamy tego konieczność i dostrzegamy tego wartość. Natomiast tu musimy wziąć pod uwagę, tak jak mówiłem, kwestię sztucznego zatrudnienia, o czym pan doskonale musi wiedzieć, a druga także wynagrodzenia naszych młodych uczonych. Jeżeli na przykład w ramach NCN-u jeden z moich pracowników ma stypendium mobilność, ma możliwość uzyskania około 3000 dolarów, w tej chwili trochę mniej, miesięcznie i ma jechać do Uniwersytetu Harvarda, to on mi pokazuje, że te pieniądze mu nie starczą, dlatego że on za mieszkanie musi zapłacić w tej chwili, a tam w taka okolica jest, przynajmniej 1800 dolarów. Także tu weźmy pod uwagę te sytuacje finansowe, które się zmieniają. Kiedyś dla mojej generacji 3000 dolarów było majątkiem. W tej chwili jest to granica przyzwoitego, powiedzmy, życia. Ale w samej Polsce już, jeżeli doktorant, młody asystent dostaje na rękę 1300-1500 zł, na miejscu jeszcze mieszka u rodziców, może coś dorobić, on jest uwiązany. On jest uwiązany ekonomią, a nie chęcią zdobywania wiedzy. To też trzeba brać pod uwagę. Także mobilność z jednej strony absolutnie, ale z drugiej strony także musimy te ograniczenia, o nich trzeba pamiętać, nie? Wziąć pod uwagę. Dziękuję. Jeśli można, króciutki komentarz do mobilności. To jest rzeczywiście problem, no powiedziałbym, niezwykłej wagi, dlatego że chodzi przecież o to, żeby środowiska nie pozostawały hermetyczne, tylko otwierały się na środowiska zewnętrzne, w szczególności międzynarodowe. Stąd oczywiście to jest problem, którym się trzeba zająć. Zasadnicze pytanie polega na tym, czy mamy narzędzia do pomiaru tej mobilności, prawda? Dlatego że mobilność należałoby mierzyć zapewne na poziomie lokalnym, to znaczy strumienie wpływające do uczelni czy do instytutu badawczego i wypływające, ale również na poziomie globalnym, czyli na poziomie całego kraju, tak żeby mieć również informacje na ten temat globalną. I dopiero kiedy takie narzędzia powstaną, to można będzie prawdopodobnie tą mobilność jakoś scharakteryzować za pomocą odpowiednich parametrów. Zwracam uwagę również na fakt, że trzeba będzie wtedy również tej mobilności przypisać określoną jakość, dlatego że jest mobilność o jakości, no powiedzmy, przeciętnej i mamy do czynienia również z mobilnością o jakości znakomitej, którą pewnie trzeba będzie premiować. Dziękuję. Pytanie, proszę bardzo. Pan Marek Daszkiewicz, przepraszam, że jeszcze raz zabieram głos, ale dyskusja, która tu się toczyła, no w pewnym sensie inspirowała mnie do wypowiedzi. Ja również mam jedno bardzo konkretne pytanie dotyczące oceny parametrycznej w przyszłości. Proszę Państwa, problemem, który jest istotny, to jest problem systemowy, niestety. Musimy się z tym zgodzić. Problem systemowy Polski finansowania nauki i badań polega na tym, że w większości krajów resorty, mówię w tej komisjach badawczych szczególnie, bo te dotyczą mnie i dotyczą większość takich jednostek, my jesteśmy specyficznym środowiskiem, znaczy my polegamy, jesteśmy nadzorowani przez określone resorty. Na całym świecie resorty takie jak gospodarka, zdrowie,
kultura tego mają własne fundusze na naukę. One mają wydzielone tego i tą swoją politykę lokalną one lokują po poszczególnych tych jednostkach, z którymi współpracują. Z reguły to jest tak, że za te pieniądze dane jednostki mają wykonywać określone prace zobowiązane. One podpisują jak gdyby porozumienie, horyzont czasowy jest różny, czasami to jest kilka lat, czasami są krótsze okresy. To jest monitorowane i zmieniane. Czy te pieniądze, my nazywamy statutowe, ale to jest to na działalność tych jednostek, są w pewnym stopniu wydawane świadomie i na określone cele i zadania. W Polsce jest zupełnie inaczej. W Polsce cała nauka jest w jednym worku i stąd teraz te spory, czy ta ocena jest dobra, czy te wagi są właściwe, czy te punkty są właściwe dlatego, czy dlatego. To na tym to polega. Stąd też indywidualizacja oceny jest rzeczą bardzo ważną. Ja się nie zgodzę tutaj, że tego nie można prowadzić. To się robi na całym świecie. Tylko to się nie robi w jednym miesiącu czy w jednym okresie. To się robi przez cały czas. Trzeba powiedzieć, że instytuty badawcze w tej chwili zgodnie z nową ustawą muszą być co 3 lata sprawdzane, czy ich działalność jest prawidłowa. To było napisane w ustawie i rzeczywiście co 3 lata przychodzi kontrola, siada i patrzy, sprawdza i to działalność badawcza i sprawy finansowe i wszystkie inne rzeczy. Czy to jest rodzaj audytu. Oczywiście z tego nic nie wynika w sensie statutowym, z tego nic nie wynika w innym, ale to jest audyt. Może mniej naukowy, ale audyt. Ten sam mechanizm, i to robi niewielka grupa ludzi, ten sam mechanizm może być również w przypadku nauki. To nie jest, że to jest akurat 900 jednostek. A szczególnie jeżeli chodzi o takie jednostki jak instytuty badawcze, które de facto swoją podstawową działalność mają zapisaną w statucie. Statuty nie są identyczne. Statuty są określone, tam jest określone, napisała, czym one mają się zajmować, jakich obszarach i tak dalej. I z tego są rozliczane właśnie przez ten audyt. Jeżeli przychodzi audytor, to ją pyta, a czy ten projekt jest związany z tym i z tym punktem statutu, a czy ten projekt jest związany z tym i z tym punktem statutu. I ja muszę na to odpowiadać. Takie jest życie, no bo ja jestem audytowany. Oczywiście, gdyby resorty finansowały swoją część, jak gdyby, czyli resorty miały tą pulę pieniędzy i zgodnie z swoim przeznaczeniem dawały, sprawa byłaby klarowna. W tym systemie, jaki mamy, sprawa nie jest klarowna, bo my staramy się w jednym worku pomieścić wszystkich. I to, co mówimy o grupach jednorodnych, to jest też złudne. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest prawda, że nauki techniczne to jest wszystkie to samo, że jak włożymy te wszystkie do jednego worka, to ich właściwie ocenimy. Nie, tak nie jest. Już nie mówiąc o tej ostatniej rzeczy, o której chciałem powiedzieć i którą chciałem zapytać, że najgorszym elementem z oceny parametrycznej był ten algorytm. Ten algorytm był wyjątkowo niekorzystny dla oceniających. Dlaczego? Dlatego, że przyjęto system porządkowania zbiorów wielolicznych według określonych kryteriów. I te kryteria, po pierwsze, zastosowano do bardzo małych zbiorów i po drugie, że te kryteria uzyskały pewną specjalną ostrość, to znaczy one zostały wyostrzone. Czyli mała różnica mogła powodować bardzo duże skutki, bo jeżeli powyżej 30% różnicy byśmy mieli system plus 1, minus 1, to ta różnica stawała się coraz większa. To się potem sumowało. Czyli ten system był wyjątkowo niekorzystny dla oceny jednostek badawczych, które przecież w końcu działają w różnych obszarach, różnie to wygląda, a jeżeli jedna jednostka licząca 50 osób była określona, porównywana z jednostką, która ma 500 osób, prawda, to mogły być z tego różne efekty. Także ten system, ten algorytm, jeżeli nawet będziemy chcieli w tej chwili utrzymać ten system, chociaż uważam absolutnie, że powinniśmy naprawdę zastanowić, czy nie przejść na system audytowy i wprowadzać go w sposób może systematyczny, można najpierw do jednego sektora wprowadzić to instytut badawczy, bo my jesteśmy do tego przyzwyczajeni już od lat, prawda? Czy nie należałoby w tym momencie zrobić coś takiego, żeby nie było tak, że jeżeli w jednej grupie jednorodnej na 12 jednostek jest 10 jednostek z kategorią A i się przepuści przez tą maszynkę, to oczywiście, że raptem część tej kategorii zniknie, prawda? Czy to znaczy, że te instytuty są znacznie gorsze niż one były przed tą oceną? Nie, one są takie same. Tylko system ten, który zadziałał w sposób taki, że zdyskryminował pewną część. Czyli innymi słowy, ten algorytm jest bardzo niebezpieczny. Jeżeli teraz chcemy stosować ten sam algorytm, albo szczególnie tą samą certyfikację, to trzeba się dobrze zastanowić, czy on nie będzie robił takich niesłusznych zróżnicowań i takich niesłusznych różnic w przyszłości. Dlatego ja się pytam, jak będzie wyglądał ten algorytm, który de facto przy tym systemie oceny, każdy z każdym nazwijmy to, i przy tych progach, które tam występują, i tej stratyfikacji, które można rozszerzać i zawężać,
no, może dawać bardzo różne wyniki i wcale niezgodne z rzeczywistością. Panie profesorze, oczywiście ma pan rację, ale rację, bo pan ją chce mieć i trzeba panu ją przyznać. Zgoda. To jest dokładnie to, co pana kolega mówił, dlaczego jest wartość 0,3 na przykład, a nie 0,35 albo 0,4. Dlatego, że zespół ekspertów, który się tym zajmował, po przeliczeniach doszedł do wniosku, że ten będzie najlepszy. Nie ma sytuacji nigdzie i nikt nie jest w stanie powiedzieć, która wartość, ten próg nierozróżnialności czy pełnej rozróżnialności, gdzie on powinien być. Tutaj mamy między innymi pana profesora Pacha, który takie symulacje robił i to, że zmiana tych progów nierozróżnialności czy pełnej rozróżnialności będzie zmieniona, zmieni optykę. No co do tego nie ma dwóch zdań. Natomiast pana konkluzja, że skoro instytuty badawcze zostały gorzej ocenione aniżeli były 4 lata temu, to znaczy, że system jest zły. No to jest pana zdanie, natomiast zdanie innych i to większości jest zupełnie inne. Po prostu system oceny, który był przeprowadzony w 2010 roku, w moim odczuciu, a także brałem w tym udział i odczuciu bardzo dużej grupy ludzi, po prostu niesłusznie promował instytuty badawcze. I wynika i to, że w tej chwili instytuty badawcze mają mniejszą liczbę kategorii A niż miały 4 lata temu, to nie wina tej kategoryzacji, tylko promocji poprzedniej kategoryzacji i w związku z tym wzrostu oczekiwań, że znowu ponad 50% instytutów badawczych będzie miało kategorię A. Także to jest materia bardzo krucha i każdy kij ma dwa końce, niech pan na to popatrzy. Natomiast to, co, że pan wie, że jak się to zmieni, to to będzie, a jak to się nie zmieni, to będzie, muszę powiedzieć, że pana podziwiam, skąd pan to wie, ale no tak pan wie. Natomiast niech pan patrzy, że my żyjemy w pewnej rzeczywistości, w pewnych układach i ustawowych i tak dalej, w których się musimy trzymać. Nie możemy naraz ni stąd, ni zowąd zmienić jednego układu, kiedy całe nasze otoczenie jest takie, a nie inne. Jest stary kawał z lat 70., jak na biurze politycznym zdecydowano, że żeby iść z postępem, należy wprowadzić w Polsce ruch nie prawostronny, jak mamy, tylko tak, jak jest w Anglii, lewostronny. No i ktoś doszedł do wniosku, mówi, owszem, on się z tym zgadza, ale róbmy to stopniowo. Najpierw wprowadźmy lewostronny dla ciężarówek, a pozostałe niech jeżdżą prawą stroną. I tutaj musimy być bardzo ostrożni, wprowadzając nowy system, czy nie dojdzie do katastrofy. Natomiast niech pan weźmie pod uwagę to, że ja w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, ale myślę, że około 7 czy 8 osób w 30-osobowym składzie Keynu to są pracownicy naukowi instytutów badawczych. To są pracownicy, którzy rozumieją lepiej niż my znaczenie tych instytutów i dbają o te interesy. My oczywiście uczymy się jedni od drugich i myślę, że odczucia między innymi pani profesor Rybszyny, która jest pracownikiem instytutów badawczych, no zdecydowanie nie jest tak negatywne jak pana. Dziękuję. Można jedno słówko? Ja tylko chciałam na temat odczuć. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, kiedy kolega przedstawiał wyniki przeprowadzonej ankiety. W gronie jednostek kategorii A+, na pytanie, czy są zadowoleni z uzyskanego wyniku i czy darzą Kane i ekspertów zaufaniem, 20-kilka% jednostek kategorii plus powiedziało, że nie są zadowoleni i nie są usatysfakcjonowani. Więc to nasze odczucia czasami są bardzo różne, nawet wtedy, kiedy jesteśmy ocenieni bardzo dobrze. Pan profesor tam z tyłu. Ja chciałbym dosłownie 3 zdania w obronie kolegi z Instytutu Naukowo-Badawczego. Proszę państwa, chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie oceny, które były robione od kilku lat, nigdy kończyły się zawsze jakby aferą. Już nie chcę powiedzieć, że
afera długich nocy i tak dalej, i tak dalej. Wyniki były, się zmieniały i tak dalej. Nigdy nie uzyskaliśmy wyniku satysfakcjonującego większość. Teraz to też nie większą, panie profesorze, ale dlatego proszę zwrócić uwagę, że tu jest większość uczelni i większość i pan, także instytuty są tu jakby w mniejszości. Wydaje mi się, to jest bardzo taka bardzo ogólna uwaga, jeżeli jest taka możliwość. W końcu jesteśmy na etapie reform. Jeżeli reformujemy system, to dlaczego nie zaproponować wydzielenie części mniej więcej, która się kształtuje od kilku lat w sposób zbliżony do średniej, z powrotem do Ministerstwa Gospodarki. Ministerstwo Gospodarki odpowiada za wdrożenie, gdzie instytuty są właściwym narzędziem tej innowacyjności, jest element motywacji i po prostu instytut byłby rozliczany przez ministerstwo poprzez jakieś audyty ewentualnie, a zakres pracy instytutu jest w statucie. Status instytutu ma regulamin swój, statut, który jest zatwierdzany przez ministerstwo. Wystarczy sprawdzić to, co kolega mówił. Przyjeżdża raz na 3 lata komisja, ocenia instytut taki, 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 to trzeba zmienić kategoria B, C, D. I byłby spokój. Te uczelnie zbliżone do panu, proszę bardzo, nie ma sprawy, a instytuty się rozliczają w sposób oddzielny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan profesor z tyłu, jakby mógł prosić nie wciskać się do kolejki, bo już jest... Proszę? Dziękuję. Ja się nie wciskam. Piotr Mikołajczak, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Cieszę się, że na koniec mogę wypowiedzieć kilka słów w imieniu tych niesfornych, nieufnych artystów, jak to widzieliśmy na tych wykresach na początku. Przede wszystkim cieszę się, że zauważono nasz problem i jest plan zwiększenia wagi dokonań artystycznych. Tutaj pan doktor Szatkowski mówił, że no z tymi artystami jest problem, bo oni nie wydają monografii, nie publikują w czasopismach. To jest poniekąd prawda, bo my publikujemy inaczej. Nasze dzieła są w przestrzeni publicznej, uczestniczymy w wystawach, tam publikujemy nasze dzieła. I dlatego cieszę się, że jest taki plan podniesienia tych parametrów, ale też chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Ja osobiście reprezentuję sztuki projektowe i tam w kategorii wdrożenia też zgłaszamy zbywanie praw autorskich i to jest też bardzo ważny dla nas, dla projektantów, dla architektów, punkt, ponieważ to tak naprawdę są nasze publikacje, ponieważ krzesła, na których państwo siedzicie, projektujemy, takie krzesło to jest masa badań ergonomicznych, technologicznych, materiałowych, więc postulowałbym również, jeżeli mógłbym, o zwiększenie wagi i zwrócenie uwagi na nasze problemy, zwiększenie wagi tego parametru. Oczywiście staramy się. Problem z artystami polegał na tym, że często nie wiedzieli, że oni mogą wydawać monografię. Dopiero od jakiegoś czasu zaczęli sobie to uświadamiać. I na końcu właśnie chciałem zadać bardzo konkretne pytanie. Co zmieniło się w definicji monografii? Jak została skonkretyzowana, rozszerzona? Dobrze, to jeszcze Bogdan, proszę. Proszę Państwa, Bogdan Mach. Ja reprezentuję i Komisję do Spraw Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej i Komisję do Spraw Humanistyki i Nauk Społecznych. Chcę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy ta deklaracja, którą tutaj słyszę, że Państwo przygotowują w ramach uczelni artystycznych, przygotowują propozycje, które otrzymamy. Ja chcę powiedzieć, że to, co my do tej pory zaproponowaliśmy, to są właściwie działania, które mają uwzględnić tę niewątpliwą specyfikę uczelni artystycznych. Podniesienie znaczenia dorobku artystycznego w kryterium pierwszym jest, co do tego nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Mieliśmy pewne wątpliwości co do podniesienia znaczenia kryterium czwartego, ale myślę, że to jest właściwy kierunek, bo jeżeli unikalność ma charakteryzować pewne obszary ludzkiej działalności, to sztuka tutaj niewątpliwie się dzieje. To chcę powiedzieć o dwóch konsekwencjach, za chwilę przejdę jeszcze do praw majątkowych. Pierwsza jest taka, że podniesienie znaczenia dorobku artystycznego, a właściwie
powiększenie dopuszczalnego udziału dorobku artystycznego w kryterium pierwszym. Na tyle, na ile można przewidywać przyszłość, powoduje zmniejszenie możliwości różnicowania uczelni artystycznych. Dlatego, że tym, co uczelnie artystyczne różnicuje, są niestety zdolności bądź możliwości czy efekty publikacyjne. To, jak je definiować, to inna sprawa. I druga konsekwencja, gdybyśmy chcieli tak, jak planujemy czy proponujemy, podnieść znaczenie kryterium czwartego, tu jeszcze raz powtarzam, obszar sztuki wydaje się najbardziej właściwym obszarem, w którym znaczenie tego kryterium można podnieść, to potrzebne jest aktywne włączenie się środowiska, które będzie dostarczało ekspertów oceniających swoich, prawda, kolegów, konkurentów i tak dalej. To się inaczej odbyć nie może. Wracając do tego, o czym pan mówił o sztukach, przekazywaniu praw autorskich i tak dalej. My uwzględniamy ten problem i znaczenie, przynajmniej w tych propozycjach, które dyskutujemy, znaczenie przekazanych praw autorskich w przypadku dziedzin, o których pan mówi, zostało docenione i jest, to są sprawy oczywiście jeszcze do dyskusji, ale znaczenie tego elementu proponujemy lekko podnieść. Ostatnie pytanie, proszę bardzo. Monografii to będzie taką przekońcowej wypowiedzi pani profesor Dalin Turek. Proszę bardzo. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Marta Kamińska. Ja tutaj tak się zastanawiam, ponieważ państwo dyskutujecie na temat tych grup, które są dosyć ogólne i bardzo trudno tutaj niektóre jednostki porównywać. Natomiast, o ile sobie przypominam, w poprzedniej ocenie parametrycznej wyglądało to zupełnie inaczej. Chociażby na przykładzie medycyny, gdzie na przykład były trzy grupy, do których były zaliczane trzy różne wydziały. Dlatego się zastanawiam, dlaczego nie można by było do tego pomysłu wrócić w tej chwili, tak? Żeby nie tak ogólnie, tylko właśnie tak, jak było w ocenie parametrycznej jeszcze poprzedniej. Były nauki medyczne, kliniczne, medyczne, niekliniczne, nauki o zdrowiu i każdy z trzech wydziałów był oceniany w innej grupie, znaczy podgrupie ogólnej grupy, więc tak jakby wtedy wydawałoby się, że tego problemu nie było, takiego jakby niezadowolenia i wątpliwości, czy jesteśmy we właściwej grupie porównywani. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałam się zapytać jeszcze tak może takie dwa krótkie pytania. Projekty NCN-u, które państwo deklarują, że będą brane pod uwagę w przyszłej ocenie parametrycznej, czy również takie projekty, które są pozyskiwane przez osoby fizyczne, bo w tej chwili część osób składa wnioski jako uczelnia, część osób jako osoba fizyczna, a wtedy dopiero po otrzymaniu dotacji podpisywana jest umowa z instytucją czy z uczelnią na przykład. To jest jakby drugie pytanie. No i trzecie takie techniczne, czy te wszystkie dane za 4 lata będą w postaci takiej samej ankiety, jaka była poprzednio, bo z tego co pamiętam miał nam pomóc system Polon, z którego miały być dane w jakiś sposób zaciągane, żeby znowu ponownie nie wprowadzać po 4 latach wszystkiego do programu informatycznego. Dziękuję. Jeśli można, to ja odpowiem na to pytanie dotyczące łączenia różnych wydziałów. Sprawa nie dotyczy tylko medyków, to jest problem jakby ogólny. Ja to przedstawię na przykładzie, który mnie jest najbliższy, czyli obszaru budownictwa. Mamy generalnie w jednej grupie wspólnej oceny wszystko to, co dotyczy budownictwa, czyli inżynierii lądowej, wszystko to, co dotyczy architektury, a to jest zupełnie, jak w jakimś obszarze, zupełnie inna działalność, i wszystko to, co dotyczy inżynierii środowiska. I problem polega na tym, że wydziały uczelniane w Polsce są albo czysto budowlane, czysto architektoniczne, albo się łączą i są wydziałami budownictwa i architektury, budownictwa i inżynierii środowiska, albo zawierają w sobie komponent z tych trzech tak różnych kierunków. Bardzo trudno byłoby zrobić
osobną kategoryzację dla architektów, osobną dla inżynierii środowiska tej budowlanej. To jakby w odpowiedzi też trochę na temat tej chemii procesowej i odrębną dla architektów budownictwa i inżynierii środowiska. To są rzeczy, które są ze sobą na różne sposoby połączone i uznaliśmy, że w pewnym obszarze możemy te wydziały jednak porównywać, mając pewną świadomość, że to nie do końca jest rozwiązanie najlepsze. Ale lepszego nie potrafimy na razie wskazać. To może ja jeszcze króciutki komentarz. To jest rzeczywiście ważna sprawa, dlatego że kilka lat wstecz mieliśmy taką oto sytuację, że grupy wspólnej oceny zawierały, że tak powiem sobie, zarówno wydziały uczelni, instytuty badawcze, jak i instytuty Polskiej Akademii Nauk. I generalnie środowisko bardzo krytykowało tego rodzaju grupy wspólnej oceny, dlatego że były porównywane ze sobą jednostki o zupełnie innym charakterze. Stąd została podjęta bardzo taka zdecydowana próba uporządkowania tych grup wspólnej oceny. Jak Państwo wiecie, poszczególne rodzaje jednostek mają już w tej chwili swoje własne grupy wspólnej oceny i wewnątrz tych grup wspólnej oceny jednostki charakteryzują się, powiedziałbym, bardzo dużą zbieżnością, gdy idzie o profil. A w jaki sposób ten profil jest definiowany i jak są jednostki przypisywane do poszczególnych grup wspólnej oceny, o tym już dzisiaj była mowa, także może już nie będę tego ponownie komentował. Dziękuję. Profesor Darling-Turing jeszcze, tak powiem, a propos monografii, czasopism. Króciutko. Jeżeli chodzi o monografię, tutaj wiele w definicji się nie zmienia. Zmiana, która się pojawiła, jest zmianą, która chyba całe środowisko ucieszy, mianowicie z listy wykluczeń zniknęły podręczniki. To oczywiście nie oznacza, że każdy podręcznik będzie mógł być zaliczany jako monografia, natomiast każdy podręcznik, który ma właściwości normalnej monografii, jest książką naukową z całym aparatem, z bibliografią i tak dalej, będzie zaliczany jako monografia. Dawniej już samo umieszczenie słowa podręcznik w tytule czy podtytule wykluczało niektóre pozycje, a więc myślę, że to jest zmiana, która zostanie przyjęta pozytywnie. Ale chciałabym przy okazji powiedzieć, że mam też chyba dobrą wiadomość dla całego środowiska humanistycznego. Otóż już podczas panelu była mowa o tym, że no, lista Erich jest martwa i tak dalej. Otóż zapewniam, że Erich żyje, ma się bardzo dobrze i coraz lepiej. I w zespole do spraw czasopism następują obecnie zmiany. Pozwalam sobie o tym mówić, ponieważ to ma ścisły związek, jak mówiliśmy, prawda, z całą oceną parametryczną. Następują obecnie zmiany, które wiele korzyści przyniosą środowisku humanistycznemu. Punktacja na liście B zostanie najprawdopodobniej podniesiona. Zostanie wprowadzony komponent oceny eksperckiej, a więc już nie tylko ta czysto formalna. Duże zmiany nastąpią na liście C, która dla humanistyki jest tą listą referencyjną, taką właśnie pokazującą umiędzynarodowienie. To jest lista głównie międzynarodowa, choć nie tylko. Tutaj odchodzimy od spłaszczenia, obecnego spłaszczenia punktacji. To zróżnicowanie będzie spore. Jak spore, to jeszcze przedyskutujemy w szczegółach. Raczej maksymalna punktacja będzie niższa od punktacji za monografię wybitną. Dlaczego? Nie można środowisku humanistycznemu dawać sygnałów: nie piszcie książek, bo nie warto. Napiszcie artykuł i spróbujcie go gdzieś tam opublikować. Tego typu sygnały mogą mieć jakiś sens w naukach o życiu i naukach ścisłych inżynierskich, gdzie w ogóle polityka publikacyjna jest inna, sens publikowania jest inny, tempo publikowania jest inne i trwałość publikowania też jest inna. W humanistyce jednak porządna książka musi być ceniona wyżej niż porządny artykuł. Na to zwrócił zresztą uwagę Komitet Polityki Naukowej. Oczywiście komitet chciał, żeby ten punkt odniesienia do najlepszych był zupełnie inny rząd wielkości, 200 punktów, to znaczy 100, a nie 50. Myślę, że do takich wysokich punktacji na pewno nie dojdziemy. Niemniej jednak dla humanistyki sensowne będzie ustawienie relacji między tymi dwiema najważniejszymi kategoriami dorobku publikacyjnego właśnie w taki sposób, żeby wybitna monografia była warta troszkę więcej, najwybitniejszy, znaczy artykuł w najlepszym czasopiśmie trochę mniej, ale jednak bardzo wysoko i żeby ta punktacja nie była tak spłaszczona, jak jest teraz. Myślę, że to jest dobra wiadomość. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie pytania, za te wszystkie Państwa głosy. Musimy już powoli kończyć, ale zanim jeszcze skończymy, chciałem na chwilę oddać głos tytułem podsumowania. Pan profesor Marek Ratajczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szanowni Państwo, po pierwsze ja chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy przybyli na tę konferencję, a zwłaszcza tym, którzy dotrwali do jej finału. Państwa, chcę również podziękować oczywiście i panelistom, i członkom Keinu, i wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej konferencji. Tak jak tutaj była mowa, staramy się wypracowywać nowe rozwiązania w dialogu ze środowiskiem. I to jest niewątpliwie coś istotnego. Ocena nowa będzie dopiero w roku 2017. Mamy nadzieję, wszystko na to wskazuje, że już wkrótce będziemy mogli Państwu przedstawić propozycje konkretnych zmian w rozporządzeniu, że to rozporządzenie niezwłocznie wejdzie w życie i unikniemy tego, co było rzeczywiście problemem, zwłaszcza wcześniejszych ocen parametrycznych, że często dopiero w ostatniej chwili, praktycznie prawie kiedy już ocena parametryczna ruszała, dowiadywaliśmy się jako przedstawiciele środowiska naukowego, jakie reguły tak naprawdę będą obowiązywać. Natomiast, proszę Państwa, co jest oczywiste, nie jesteśmy w stanie stworzyć rozwiązania, które usatysfakcjonuje wszystkich. Będą zarówno nieusatysfakcjonowani ci, którzy postulują, by wszystko oprzeć na przykład na ocenie eksperckiej, ale realia środowiska, w którym się poruszamy, na to nie pozwalają. Przypomnę, że najwięcej zarzutów do oceny parametrycznej było właśnie do kryterium czwartego, typowo eksperckiego, gdzie no, dały o sobie znać wszystkie niestety, powiedziałbym, emocje i inne elementy, które powodują, że przy całej sympatii dla oceny eksperckiej, w obecnych realiach trzeba powiedzieć, ona powinna oczywiście odgrywać rolę istotną, być może rosnącą, ale jako jedyne kryterium oceny byłaby trudną do zastosowania. Nie usatysfakcjonujemy na pewno tych, którzy z kolei chcieliby właśnie wszystko oprzeć wyłącznie na jak najprostszym algorytmie, ale równocześnie tak prostym, że pozwalał uwzględniać nawet drobne elementy różnicujące jednostki, niekiedy cenne z punktu widzenia czy to danej jednostki, czy wręcz poszczególnych osób działających w danej jednostce, ale niekoniecznie możliwe czy potrzebne do uwzględnienia tam, gdzie chcemy odpowiedzieć po prostu na pytanie, jak, na którym mniej więcej miejscu w tych grupach różnych, które tworzymy z punktu widzenia kategorii naukowych, daną jednostkę umieścić. Natomiast powiem w ten sposób, jeżeli osiągniemy to, że w wyniku tej naszej wspólnej dyskusji przyszła ocena będzie jeszcze bardziej akceptowana. Ja nie oczekuję Państwa, że to nagle się okaże, że w wyniku podobnej ankiety, którą ktoś zrobi za te 4 mniej więcej lata, okaże się, że 80% jednostek jest usatysfakcjonowanych. Nie, bo zawsze, co jest oczywiste, ci, którzy spadną przynajmniej jedno oczko niżej, albo ci, którzy byli święcie przekonani, że ocierali się już praktycznie o tą jedno oczko wyżej, będą mieć tendencję do tego, by w swoim subiektywnym odczuciu, do czego mają święte prawo, uważać, że ocena była z ich punktu widzenia niedoskonała, bo gdyby jeszcze uwzględnić to, gdyby dać trochę więcej punktów za tamto, to przecież mielibyśmy przynajmniej o tą jedną kategorię wyżej. Więc nie ma możliwości i powiedziałbym, nawet nie powinniśmy sobie stawiać takiego celu, że oto któregoś dnia nagle wszyscy krzykną, to jest ta ocena, na którą wszyscy czekaliśmy. Zawsze będzie ten problem no, pewnego rozczarowania, trochę innych oczekiwań. Natomiast jeżeli będziemy mogli powiedzieć tak, że w wyniku tej naszej wspólnej dyskusji poszliśmy w stronę właśnie rozwiązań bardziej satysfakcjonujących jednak większość środowiska, to niewątpliwie będzie to nasze wspólne wielkie osiągnięcie. No i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że już niedługo przedstawię Państwu konkretne propozycje. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że jestem głęboko zbudowany faktem, że dyskusja, w której miałem przyjemność uczestniczyć przede wszystkim w roli jej słuchacza, nie skoncentrowała się na pytaniach, a jak to wpłynie na pieniądze. Bo muszę przyznać, że obawiałem się, że ten wątek Państwo będziecie chcieli w dyskusji szczególnie analizować, a nie o to chodziło. Dzisiaj mieliśmy właśnie pochylić się nad tym, i co zrobić, żeby ta ocena była lepsza, bardziej satysfakcjonująca, bardziej zadowalająca nas. Natomiast kwestia pieniędzy oczywiście w tle jest. Mogę powiedzieć tylko tyle Państwa, bo Państwo reprezentujecie poszczególne jednostki naukowe. Mniej więcej w przeciągu góra 2 tygodni, jak sądzę, otrzymacie Państwo decyzję o wymiarze dotacji statutowej na rok 2015. Także tutaj i znowu będzie oczywiście tak, że będzie znaczna część tych, którzy będą bardzo się cieszyć i bardzo nas chwalić,
ale oczywiście będzie również grono tych, którzy niewątpliwie wykorzystają swoje możliwości okazania pewnego braku usatysfakcjonowania, ale to jest normalne. Natomiast jeszcze raz bardzo, bardzo wielkie podziękowania za to, że zechcieliście Państwo w tej debacie wziąć udział i czekamy na Państwa dalszy udział, kiedy już przedstawimy konkretne propozycje konkretnych zapisów. Oczywiście to, co zresztą jest wymogiem formalno-prawnym, czyli tak zwane konsultacje społeczne, oczywiście również Państwo będziecie mogli w nich ponownie wziąć udział. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję serdecznie, Panie Ministrze. Dziękuję serdecznie, Panie Ministrze. Jeszcze raz dziękując Państwu tutaj za pobyt podczas tej konferencji, chciałem Państwu przypomnieć, że ten mail, który Państwo teraz widzą przed sobą, konferencja@kein.gov.pl, właśnie pod ten adres mogą Państwo wysyłać swoje uwagi, swoje pytania, swoje propozycje. Te Państwa uwagi będą potem brane przez komitet w dalszych pracach nad dokumentem. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Przypominam również, że dzisiaj Państwo dostaną jeszcze drogą mailową prezentację profesora Zabla na temat proponowanych zmian. Dziękuję serdecznie.